Sprawa będzie dotyczyła głowic samochodowych, to znaczy konkretnie ich regeneracji, planowanie, spawanie, wszelkie naprawy po prostu. Pokażę na moim przykładzie osobistym, prywatnym, bo te głowice, które tutaj widać, to są głowice z mojego prywatnego samochodu. Nie tyle na czym to polega, ale jak ja widzę tą sprawę i jakie jest moje zdanie. Tu dotyczy akurat temat w tym przypadku głowicy do samochodu Mercedes Sprinter pierwszej generacji, pięciocylindrowy, 120-konny samochód. Bardzo dobry swoją drogą, rewelacyjny według mnie silnik, także ja wiem, że jest to już, to są już zamierzchłe czasy, bo te samochody powoli w jakimś tam sensie wymierają bardziej blacharsko niż mechanicznie, ale temat paradoksalnie myślę, że dotyczy w ogóle głowic, jeżeli chodzi o ich o pracę przy tych głowicach. I w szczególności ja bym tutaj skupił się na samochodach, które są no, mocno eksploatowane, czyli no, w tym wypadku myślę, że warto skupić się właśnie na temacie pod tytułem bus. Ogólnie, jakby to tam nie pojąć, to bus. W tym wypadku mamy do czynienia ze Sprinterem, ale nie ma to żadnego znaczenia. Myślę, że temat można podpiąć pod każdą mocno eksploatowaną głowicę, gdzie te samochody po prostu były eksploatowane, a z natury, umówmy się, zakup busa to nie jest po to, żeby jeździć powiedzmy do kościoła, tylko wiadomo, że te samochody pracują, te samochody się zużywają, te samochody no, robią dosyć duże ilości kilometrów i siłą rzeczy ten przebieg wymusza zużycie jakichś tam materiałów. I teraz tak, u mnie konkretnie w samochodzie to jest głowica ściągnięta z mojego samochodu. Historia była tego typu, że ciśnienie, które generowały cylindry, powolutku to ciśnienie w przypadku jednego cylindra przedostawało się do komory, gdzie jest układ chłodzenia, czyli powoli wzrastało tam po prostu ciśnienie w układzie chłodzenia, no tworzyły się takie dziwne, że tak powiem, anomalie, jakiś czas to trwało. Po demontażu no jakby zostały wyciągnięte przeze mnie jakieś takie wnioski, z którymi chciałbym się właśnie teraz podzielić. Więc tak, jeżeli chodzi o naprawę, żebym nie był gołosłowny, tak jak widać, po prawej stronie jest to absolutnie nowa głowica, którą zakupiłem akurat na terenie Niemiec, ponieważ różnica, została ona sprowadzona dokładnie z Niemiec, różnica w cenie była kolosalna pomiędzy tym, powiedzmy, co oferowali tam oficjalnie jacyś dystrybutorzy, a co człowiek mi był w stanie zorganizować. Nowa, nie chińskiej produkcji, a to jest głowica używana. Dlaczego nie kupiłem, dlaczego nie zdecydowałem się na powiedzmy albo regenerację, albo zakup głowicy regenerowanej. Tu jest właśnie klucz pogrzebany. Uważam, ja osobiście, że zakup głowicy regenerowanej wiąże się ze sporym ryzykiem, tak to nazwijmy. Ja nie mogę tutaj stwierdzić, że każda głowica regenerowana to na 100% jest, powiedzmy, jakiś kruczek ukryty i to jest coś złego, bo tego nie mogę stwierdzić, bo bym tutaj, że tak powiem, skłamał, ale mocno bym się zastanowił, zanim coś takiego wejdziemy. Ja zastanowiłem się kilka razy, na dzień dzisiejszy nie żałuję, że pomimo, że powiedzmy wygenerowało to jakieś większe koszty, bez wątpienia, trzeba mieć to na uwadze, postanowiłem kupić głowicę używaną. Mam zamiar jeździć jeszcze tym samochodem dłuższy okres czasu, pomimo, że jest stary, ja nie przewiduję jego zmiany. Ta głowica, moja konkretnie, ona była już przeze mnie, za mojej kadencji robiona. Problem z tymi głowicami sprinterowskimi, teraz może skoncentrujemy się troszeczkę na chwilę na samym sprinterze, polega na tym tutaj kanale wodnym. On fabrycznie, ten kanał wodny jest źle skonstruowany. Za bliskie są te ścianki, zresztą tutaj bardzo dobrze to widać, że te ścianki pomiędzy, powiedzmy, innymi przestrzeniami, tu czy zaworami, czy tą tutaj przestrzenią, są naprawdę za małe odległości. I to, no tutaj akurat w tym wypadku producent popełnił błąd. Tu przeważnie się coś działo. Tu przeważnie coś nastąpiło, jakieś nieporozumienia, jakieś rozstrzelnienia. Przez lata, wiadomo, tej eksploatacji tutaj naturalnie ta uszczelka padała. Czyli w związku z taką jakby naturalną koleją rzeczy, że tutaj się coś dzieje, te głowice trzeba było robić. Jak robić? No to później wypada ją splanować, żeby ona była jednak prosta, równa, przylegała dobrze do bloku, jak już kupimy nową uszczelkę. I teraz tak, ja takowe planowanie robiłem. No zrobił mi to
zrobił mi to człowiek, to planowanie. Teraz, bo wówczas jakby tej wiedzy jakiejś mojej takiej nie było. Może nie tyle nie było wiedzy, bo wiedza już jaka mechaniczna była, ale nie przykładałem do tego takiej wagi. A dziś po jakby stwierdzeniu, głębszym stwierdzeniu pewnego problemu, mogę się podzielić pewnymi uwagami. Ta głowica była planowana, ja ją osobiście założyłem. Ten samochód chodził. Chodził, funkcjonował, działał. Mnóstwo kilometrów ja zrobiłem, powiedzmy około kilkadziesiąt tysięcy. Tak w przybliżeniu, na pewno. I teraz tak. Co się stało? Tak jak powiedziałem, znów pojawił się problem pod tytułem ciśnienie pojawiło się w układzie chłodzenia. Stwierdzone zostało, fachowiec od głowic, zaufany powiedzmy fachowiec, na piątym cylindrze jest pęknięta ta głowica, czyli ona, pęknięcie jest powiedzmy w głąb idzie, to nie jest takie pęknięcie powierzchowne, także tu jest pęknięcie i to wygenerowało jakieś tam kłopoty, ale po ściągnięciu tej głowicy widać, bo widać to doskonale, tak może na filmie tego nie będzie widać, ale ja zawsze dołączę do tego materiał zdjęciowy i na mojej stronie powiedzmy będzie można to bardziej szczegółowo zobaczyć, ona ma takie prążki po powiedzmy no tej obróbce maszynowej i tu już jest takie stwierdzenie moje, że zresztą nie tylko moje, bo gdzieś tam zaczerpywałem wiedzy fachowców, między innymi tego, który teraz mi sprawdzał tą głowicę, a nie jest to człowiek, który poprzednio miał z nim do czynienia, żeby była jasność, że ta obróbka, powiedzmy to planowanie głowicy zostało zrobione nieprofesjonalnie. To nie jest profesjonalna obróbka pod tytułem, że tutaj ogólnie rzecz biorąc powinno być lustro. Na tej powierzchni powinno być absolutnie lustro. A podejście do tego takie, że są rysy, powiedzmy, i one są specjalne, bo takie zdanie słyszałem, że te ryski, oczywiście drobne ryski, są celowo zrobione, ponieważ ta uszczelka, że tak powiem, żeby po dociśnięciu ona się jakby wgryzła w to, jest absolutnie bzdurne, banalne i jeżeli ktokolwiek po wyplanowaniu głowicy pozostawia rysy, jeżeli widzimy oficjalnie te rysy, natychmiast rezygnujmy z tego zakładu, bo nikt mnie nie przekona dzisiaj, że są to rysy celowe i tak powinno być. Jak powinno być? Proszę uprzejmie. Przechodzimy do głowicy nowej, jest to produkt Made in, proszę bardzo, Made in Germany, niemiecka produkcja, nie jest to żaden, że tak powiem, produkt chiński. Głowica już poprawiona, jeżeli chodzi o tą nieprawidłową, tutaj ten kanał, tak jak pokazywałem tam ten kanał, proszę zobaczyć, tutaj jest tylko i wyłącznie kanał, musi być ten kawałek, a reszta jest poprowadzona już w głowicy, a tutaj, na starej głowicy, proszę bardzo, mamy do czynienia z kanałem takim całościowym, przez całą w zasadzie szerokość tej głowicy. To zostało poprawione, ale nie o tym. Chodzi o lustro. Proszę bardzo, tu jest absolutna gładź, tu nie ma w ogóle śladu jakby po obróbce, a jeżeli jest ten ślad, jeżeli dopatrujemy się go, to są to tak nieznaczne, że tak powiem, no nawet nie zarysowania, ślady są w zasadzie niewidoczne prawie dla gołego oka. Ogólnie ja bym powiedział, że to jest lustro, ale to też nie jest jakby mój wniosek wyciągnięty tylko po tym, że tam jest lustro, a tutaj tego lustra nie ma, po prostu jest to głupota. Tak nie powinno to wyglądać. Przez te szczeliny, przy tak dużym ciśnieniu, jakie tutaj operuje ogólnie rzecz biorąc diesel, to przez te szczeliny potrafi się przedostać ciśnienie sukcesywnie, jakby wybijając tą uszczelkę na zewnątrz. Czyli zarysowania absolutnie nie, jest to niedopuszczalne. Ale następna sprawa. Można było poddać tą głowicę regeneracji, bądź kupić już głowicę zregenerowaną. Około 1000, 1200, 1500, taki przedział powiedzmy jest za cenę głowic zregenerowanych, powiedzmy przygotowanych do montażu. I teraz tak, ja troszeczkę pozwoliłem sobie, że tak powiem, tam podzwonić po tych ludziach różnych, z całej Polski, wyrywkowych wręcz bym powiedział, tych, co napotkałem gdzieś tam ich oferty internetowe za tymi głowicami. I pytanie moje było zasadnicze i podstawowe takie, czy pan wie, czy tak, w jaki sposób ta głowica poprzednio, że tak powiem, była uszkodzona. No i wielokrotnie usłyszałem, że głowice są spawane. Ja osobiście nie jestem zwolennikiem spawania, bo spawanie, jak sobie Państwo nawet tak na logikę wytłumaczą, to spawanie głowicy to nie jest prosta sprawa. Oczywiście każdy, tak, to nie jest proste, ja wiem, doskonale umiem to zrobić, jestem perfekcyjny, tak, jak najbardziej perfekcyjny. Mam zaufanego szlifierza, człowiek opowiadał mi historię, kiedy głowica potrafiła do niego po kilka razy wracać, bo spawanie, on, że tak powiem, to uzbrajał, facet montował, dalej przypuszcza, rozbiórka, znowu spawanie i tak co chwilę wracała. Drodzy Państwo, spawanie głowicy to nie jest, pęknięcie głowicy zazwyczaj to nie jest pęknięcie, powiedzmy, no nie wiem, jakiegoś banalnego elementu, że mamy raptem, o, widać pęknięcie, ewidentnie, my sobie wybierzemy kawałek materiału, zalejemy go, że tak powiem, nowym materiałem, mamy temat z głowy, obrabiamy elegancko i tego. Zazwyczaj te pęknięcia głowicy, po pierwsze one są mikropęknięcia, czyli dopiero uaktywniają się pod temperaturą
jaką tutaj ta głowica wygeneruje podczas pracy, to po pierwsze, ale po drugie zazwyczaj te pęknięcia są głębinowe, czyli to pęknięcie idzie w głąb głowicy, obojętnie gdzie ono będzie, pomiędzy którymi kanałami, czy pomiędzy świecą żarową, czy pomiędzy kanałem, gdzie wtryskiwacz podaje paliwo, to już obojętnie, ogólnie rzecz biorąc, jeżeli pęknięcie jest w głąb, to proszę sobie teraz wyobrazić, jak człowiek, oczywiście, że jest to możliwe, naturalnie, że jest to możliwe, ale ja nie podejrzewam, że każdy ma wiedzę, jak to zrobić i niejednokrotnie głowice są pewnie takie, że się nie da tego zrobić. Technicznie po prostu się nie da tego zrobić i koniec, kropka. Spawane głowice to jest raz. To jest po prostu coś, czego ja nie polecam i mało tego, powiem szczerze, myślę, że po takim zakupie takiej głowicy spawanej nawet od razu się to może niejednokrotnie nie uaktywnić, ale jakiś czas i tak to się uaktywni, że tam powiedzmy to na nowo pęka czy gdzieś obok, czy uaktywnia się stare pęknięcie. Nie polecam i kropka. Następną sprawą, myślę nawet, że ważniejszą, jest to, że fabryczna głowica, jeżeli chodzi o jej zbieranie, nazwijmy to planowanie, ma przeznaczony pewien tam pułap tylko tych setek, które można ewentualnie zebrać bez szkody dla funkcjonowania dalszego silnika. Do czego zmierzam? Myślę osobiście, że w większości przypadków te regenerowane głowice nikt nie przykłada wagi do tego, ile ta głowica, że tak powiem, ma już zebrane. Powiedzmy, że dopadamy taką głowicę używaną, bo działa to na takiej zasadzie, że my dostajemy głowicę zregenerowaną za 1200, 1000, 1500 zł, ale musimy zdać swoją, używaną, tak? I tą naszą używaną, no, naprawiają, regenerują. Okej, wszystko jest w porządku, dopóki jest wiedza, ile było zebrane. A jeżeli ona jest, powiedzmy, przykład daję, po dwóch planowaniach, to wiadomo, że się planuje po raz kolejny, robi się lusterko, bo robi się lusterko, ja nie mówię, że każdy robi tak, jak tutaj u mnie popełniono błąd, nie, robi się lusterko, no i cóż później, zakłada taki jeden z drugim taką głowicę i niestety dzieje się źle. Dlaczego dzieje się źle? Już odpowiadam. Więc jeszcze na chwileczkę tylko wracając do tematu pod tytułem, że jak ja dzwoniłem po majstrach wszelakich za głowicą, zadawałem konkretne pytanie. Czy pan wie, czy ta głowica kiedykolwiek wcześniej była planowana? No nie, nie wiem. Więc jeżeli gość mi odpowiada nie wiem, no to ja już wiem, że facet nie ma za bardzo pojęcia, bo prawdopodobnie nie wykonał pomiaru. Skoro nie wie, splanował i po prostu oferuje taką do sprzedaży. Dwa, mówi, że była planowana, pytam się, czy mierzył, no w zasadzie odpowiedzi jakiejś takiej konkretnej nie zawsze się, że tak powiem, usłyszy, tak? Następna sprawa, były takie przypadki, że gość tam mi mówi, zastosuje pan grubszą uszczelkę. Owszem, w wielu przypadkach samochodów, szczególnie osobowych, te nadwymiarowe tak zwane uszczelki są dostępne bez żadnego problemu. Istotnie, jak jest wiedza, że na przykład mamy samochód, pierwszy raz to zbierana głowica, ileś tam tych setek, konkretnie wiedza musi być, zbieramy, dobieramy uszczelkę odpowiednio, o odpowiedniej grubości, skręcamy, temat jest zamknięty. Ale w momencie, kiedy takich uszczelek do Mercedesa Sprintera, powtarzam, bazuję tutaj na tej mojej robocie, nie ma w ofercie. Znaczy, ja nie mówię, bo słyszałem, prawdopodobnie jakiś polski producent wykonuje takowe coś, w ogóle się na tym nie koncentruję, ja mówię o renomowanych uszczelkach, powiedzmy zachodnich producentów, skupiam się na producentach niemieckich, nie ma, nie istnieje, no to jaka jest wiedza gościa, który szlifuje, który mi oferuje, że założy sobie pan grubszą uszczelkę, ale jak grubszą? Nawet jeżeli byłaby uszczelka, że tak powiem, grubsza, możliwa do założenia, to powinien powiedzieć, proszę pana, tu należy założyć uszczelkę taką i taką. A jeżeli on mówi mi, że założy pan grubszą, wiadomo, że gość tylko i wyłącznie wykonuje hurtową ilość planowania i czyszczenia i glancowania głowic, żeby się świeciło jak psu jaja i goni w internecie, aby tylko baranek kupił, pojeździ 10 tysięcy, wiadomo, że po 10 tysiącach kilometrów, nawet jeżeli coś się stanie, to nikt do niego nie wróci, bo co najmniej nie skojarzy, że to może mieć wspólnego właśnie z tą regenerowaną głowicą. Ja już tak oczywiście biorę to na wyrost, czyli nawet jakaś tam gwarancja, którą oni dają, nie wiem na ile, ale powiedzmy pół roku, to jest absolutna paranoja. I do czego jeszcze dążymy pod tytułem, że jest to ułomna robota i nie ma nic wspólnego z logiką. Więc to planowanie, które ja tutaj miałem zrobione, swoją drogą nie wiem które, bo wówczas nie przykładałem do tego wagi, jakby dałem fachowcowi, myślałem, że fachowiec zmierzy, zrobi to planowanie i odda mi głowicę po prostu taką, że ja zakładam, owszem, ale jest to pewna głowica. Nie, myliłem się. Więc tak,
Całe szczęście, że u mnie występowało już, że tak powiem, ta głowica, no z racji zmęczenia materiału pękła. Po pierwsze, bo odkryłem coś bardziej poważnego i coś, no co uważam tutaj powinno dać do myślenia wszystkim. Więc na 5 tłoków, jakie są w tym samochodzie konkretnym, 4 tłoki dosłownie były pęknięte. Te pęknięcia były mniejsze, większe, ale wszystkie 4, oprócz jednego, ten jeden tłok ocalał, wszystkie już były nadpęknięte. Był jeden tłok, jest jeden tłok do tego stopnia, że mało brakowało. Dosłownie ja bym powiedział, że kilometry były policzone do tego, żeby tam nastąpiło rozerwanie tłoka. I automatycznie sobie przypomniałem takie zdarzenia, kiedy gdzieś tam koledzy w międzyczasie tej eksploatacji mojego sprintera mówili mi, że silnik w sprinterze akurat tego typu, że gdzieś tam, że tak powiem, korba wyskoczyła bokiem. No, człowiek nie przykłada jakby do tego wagi i tak sobie myślę, Boże, przez ten układ korbowo-tłokowy w Mercedesie, co by nie mówić, to jest doskonały. To jest wspaniały po prostu i on jest niezniszczalny. I tylko i wyłącznie człowiek, nasze łapki po prostu człowieka są w stanie doprowadzić do tego, że właśnie taka korba wyskakuje. I to jest właśnie ta przyczyna, której ja bym upatrywał dosłownie to, że korba wyskakuje samochodzie tego typu, Mercedesie konkretnie. Dlaczego? Już mówię. Ta głowica nie wiadomo ile razy była, że tak powiem, planowana, ścierana tutaj. Na 100% jestem pewny. Dobrze. Ktoś powie, nie, na 100% głupota. Okej, 70%, żeby ulżyć co niektórym. 70%, że ta głowica jest ogólnie rzecz biorąc za dużo już zebrana, ten materiał już jest za dużo zebrany, następowało tak zwane spalanie stukowe. Oczywiście, że to nie spalanie stukowe na zasadzie takiej już skrajnej przesady, że to wyraźnie słychać, że oj, to spalanie stukowe tu następuje i już słychać to po pracy silnika, bo powtarzam, ja tym samochodem zrobiłem kilkadziesiąt tysięcy kilometrów i potrzeba było czasu, żeby to się wydarzyło. Czasu? Dlaczego? Już mówię, co to jest spalanie stukowe, pewnie większość wie, ale dla tych ewentualnie co nie wiedzą. Jest określona odległość pomiędzy pracą tłoka, nazwijmy to, a zaworami. Jest określona fabrycznie, ona ma tam, mówię, jakąś delikatną rezerwę, gdzie przewiduje producent troszeczkę starcie tego materiału głowicy, ale jest ona określona, jeżeli przekroczymy to starcie tej głowicy na tutaj, tak o nazwijmy to, na jej, że tak powiem, grubości, to spalanie stukowe powoduje to, że eksplozja, która powinna wydarzyć się w cylindrze w określonym przez producenta mieście i powinna być spożytkowana jakby tylko i wyłącznie na czysto na pracę tego układu korbowo-tłokowego, następuje za szybko. Następuje w momencie, kiedy obciążenie w dużej przewadze tych kilkadziesiąt czy kilkaset nawet atmosfer w momencie eksplozji, powtarzam, idzie na dęko tłoka. I sukcesywnie, oczywiście im więcej by była zebrania głowica, im bardziej, że tak powiem, by było obniżone to ta odległość pomiędzy tłokiem a gniazdami zaworów, tym to spalanie by wywierało gorszy skutek, ale w związku z tym, że powiedzmy to było, no nazwijmy to, nieduże zebranie, ale już powodujące spalanie tłokowe, nastąpiło pęknięcie tłoków, co za tym idzie na 100%, po prostu na 100% dni były policzone, dni, godziny pracy tego silnika były policzone i nastąpiłoby rozerwanie dosłownie, wyrwanie korby z silnika i wyskoczenie jej na zewnątrz. To było absolutnie nieuniknione w tym przypadku. Jakby za 5.12 ja ten silnik rozebrałem i zorientowałem się, że coś takiego tutaj ma miejsce. Dlatego jakby przestrzegam, zanim podejmiemy decyzję o tym, że kupujemy głowicę używaną, robioną i tak dalej, kilka razy się zastanówmy, czy to ma sens. I szczególnie, jeżeli dotyczy to samochodów mocno eksploatowanych, ma to wielkie znaczenie. Ponieważ wiadomo, że te samochody, no w większości, umówmy się, jaką ja kupię głowicę, koncentrujemy się teraz na tym moim modelu, ale to będzie dotyczyło wszystkich samochodów używanych, jaką ja głowicę bym kupił. Wiadomo, że głowicę absolutnie zajechaną, po kilkuset, po około milionie przebiegu kilometrów, to cóż ta głowica będzie reprezentowała? Cóż ona będzie reprezentowała? Nic. Ścierwo. Wyglancowane przez szlifierza ścierwo. Nic poza tym. Wyspawana, wychuchana, wylalana. Owszem. 5, 7, 11, 18 minut ona pochodzi. Oczywiście ja się troszeczkę teraz tutaj śmieję, ale tak to mniej więcej wygląda. Chwilę pochodzi, za chwilę po kilku miesiącach, możliwe, że po 2 latach okaże się, że mamy problem z silnikiem poważny. Dlaczego? Nie zorientujemy się, że 2 lata wstecz robiliśmy głowicę, kupiliśmy takową głowicę, a to jest przyczyną?
jest właśnie ta głowica. Niech mój przykład, oczywiście wszystko będą, materiał zdjęciowy będzie dołączony, ponieważ tutaj akurat nie mam przy, jakby pod ręką tego silnika, żeby bezpośrednio przy filmie wam pokazać, ale na zdjęciach będą widoczne te cztery pęknięte tłoki. Dlatego globalnie zdecydowałem się na zakup głowicy nowej, tak jak tutaj widać, całkowicie nowej, absolutnie, pomimo że jest to stary dziadziuś, wielu ludzi może z tego drwić, dla mnie on jest doskonałym samochodem, nie chcę nowych samochodów, wielu ludzi znam, którzy posiadają chociażby Sprintera nowego, po pierwsze mnie na niego nie stać, po drugie rozmawiam, jak to się spisuje, jest to tragiczny samochód w eksploatacji, jedyne silniki, na które powiedzmy ludzie w miarę nie narzekają, są to widlaste szóstki, 3-litrowe, to w miarę to wszystko funkcjonuje i powiedzmy się nie psuje, cała reszta bandy silników, to jest po prostu dno. 150 tysięcy silnik potrafi się nowy rozlecieć. No to jest po prostu dno. No, ja tu nie będę komentował oczywiście, ale tak się dzieje. To nie jest absolutnie fikcja. Tak się dzieje. Współczesne samochody mają to do siebie, że po prostu no niestety, ale generują większą ilość usterek. Stare samochody, ja jestem bardziej miłośnikiem tej starej technologii, a tym bardziej, że tutaj ten samochód mi się dobrze spisywał i dlatego postanowiłem zainwestować w nową głowicę. Dlaczego? Opisałem to w miarę, myślę, przejrzyście w tym materiale filmowym. Także zastanówcie się kilka razy, zanim kupicie regenerowaną głowicę. I naprawdę słuchanie szlifierza, bo wy się na tym nie znacie i będą wam nawijać makaron na uszy, jak to on cudowne, że tak powiem, robi szlifowanie, jaki on jest fachowiec i tak dalej, to powtarzam, dzwoniłem i jeszcze raz dzwoniłem. Ja osobiście do ludzi z Polski i ja słyszałem, jakie one cuda mi, że tak powiem, wygadywali, to powiedziałem nie, absolutnie, żaden mnie nie przekonał. To nie chodzi o nawijanie jakiegoś makaronu na uszy, po prostu nie przekonali mnie ci ludzie. Nie przekonali mnie. Wiadomo, że laika to dwoma zdaniami przekona. Tak, mam cudowną głowicę, piękną, mam zakład od 40 lat i jestem mistrzem patelni. Znam takich oczywiście. I tacy mistrzowie patelni, proszę bardzo, tacy mistrzowie patelni doprowadzili do tego, że cztery tłoki, w tej chwili muszę bardzo poważny remont silnika zrobić, bo nie przykładają wagi, powtarzam, do tego, ile ta głowica jest ścierana, na pałę ścierają, tylko i wyłącznie klient żąda, klient płaci. Proszę bardzo, ja tre. A wiadomo, że klient, za przeproszeniem, powiedzmy, że ja jakąś minimalną wiedzę mam, a przecież masa ludzi po prostu daje do mechanika, mechanik wiezie do szlifierza, szlifier szlifuje, oddaje, płaci pieniądze, nikt nie wnika w to, co, kto zrobił, jak, na jakiej zasadzie, czy on to zrobił za przeproszeniem kamieniem, czy on to zrobił jakąś porządną maszyną, jaka jest ta maszyna, jakie są te w maszynie założone, że tak powiem, materiały ścienne, czy one są wymieniane, czy to jest w ogóle jakoś kalibrowane, nikt do tego nie przykłada wagi, tam szlifierz też, umówmy się, nie mam zaufania, po prostu dlatego ja ogólnie przedstawiłem to w ten sposób. Oczywiście, biorąc pod uwagę, powiedzmy, samochody mniej eksploatowane, ja to tak mówię globalnie, jakieś osobowe, no możliwe, że przy tych mniejszych globalnie przebiegach tych samochodów, że jest szansa kupić głowicę, która tylko faktycznie tam raz była planowana, bo silnik był rozbierany, no wiadomo, tych części samochodowych używanych jest cała masa, no okej, ale przy samochodach mocno eksploatowanych, mocno używanych, a takowe też są w osobówkach, zastanówmy się globalnie, co robić, kiedy mamy uszkodzoną głowicę, czy kiedy jest problem z głowicą. Dokładnie przemyśleć, co będzie warte grzechu. Czy faktycznie zakup nowej głowicy, który jest naprawdę kolosalnie droższy, powiedzmy sobie szczerze. Ja podam na tym przykładzie konkretnym moim, jaka jest różnica w cenie. Tak jak powiedziałem, tutaj oferowali głowice, powiedzmy, używane, nazwijmy to zrobione, chociaż dla mnie to nie jest zrobione, to jest wypicowane. O, wypicowane głowice były w granicach 1000-1500 zł. Nowy odlew głowicy, nowy, powtarzam, fabrycznie nowy, niemieckiej produkcji, tak jak tutaj widać, kosztował 2746 zł z dostawą do mnie do domu. Także no, zastanówmy się. Ja uważam, że tu nie ma żadnych oszczędności w zakupie takiego śmiecia. Ja już nie mówię o tym tu moim, bo moja to jest śmieć, ale w zakupie takiego wyglancowanego śmiecia. Więc to a propos ogólnie tej braci szlifierskiej, pomimo że wielu będzie zbulwersowanych, wielu komentarzy będzie po prostu, że to jest absolutnie nie bzdura, niech będzie, że bzdura, ja mam swoją rację, ja mam jakąś swoją tutaj, swoje powiedzmy doświadczenia, swoje obserwacje i widzę mniej więcej jak to funkcjonuje. I to, co powiedziałem na początku filmu, musimy na spokojnie to rozważyć. Musimy faktycznie to, bo ja nie mówię, że wszyscy, że globalnie każdy robi złą robotę. Brońcie Panie Boże, ja również korzystam z usług gościa, który ma szlifiernię, ma bardzo duże doświadczenie, kilkudziesięcioletnie i w zasadzie
ta wiedza, którą ja teraz przekazuję, to jest również w konsultacji z mądrym człowiekiem, nie tylko jednym, bo ja nie lubię tylko bazować na tym, że coś sobie wymyśliłem, uroiłem i będę bzdury opowiadał i bajki jakieś nawijał makaron na uszy, tylko zanim coś powiem tutaj, to raczej staram się skonsultować, jeżeli jest to jakaś poważna sprawa, z kilkoma mądrymi ludźmi, tak? Nie tylko na zasadzie, także po pierwsze konsultowane, po drugie, tak jak mówię, dzwoniłem, to co opowiadali ci ludzie, woła o pomstę do nieba. Zresztą zanim ktoś na przykład będzie chciał kupić taką głowicę używaną, proszę przygotować sobie zestaw pytań, jak ktoś jest kumaty, co, jak tam było zrobione i tak dalej. Ale umówmy się, ta iluzoryczna gwarancja pod tytułem, nie wiem, 6 miesięcy, to ja jestem w stanie nawet być przekonany, że spokojnie zmieścimy się w tych 6 miesiącach, w sensie, że przyśle nam ktoś głowicę, założymy 6 miesięcy pojeździ, a po roku może się okazać, że ta głowica to jest po prostu śmieć, bo znowu mamy kolejną robotę albo gdzieś na trasie, albo coś. Dziękuję uprzejmie. Jeżeli ktoś uważa, że nie mam racji, no przykro mi najmocniej. Jeżeli ktoś, że tak powiem, z tego materiału zdjęciowego coś pozytywnego wyniósł, bardzo proszę znaczek na plus, będzie to motywacja tylko i wyłącznie, bo pieniędzy z tego absolutnie żadnych, czas stracony, w jakimś tam sensie się uniosłem. Po co? Mógłbym siedzieć cichutko, nikomu o tym nie opowiedzieć, o swoim problemie i temat zamknąć jakby. Ale po co? Jak mogę się podzielić dla potomnym, a temat jest uniwersalny, dotyczy absolutnie każdego samochodu i każdego problemu z głowicą. Tutaj nie ma reguły, że to mamy głowicę do silnika amerykańskiego, czy do silnika, nie wiem, diesla, czy do busa, ale z przewagą jednak samochodów mocno eksploatowanych. Dzięki, pozdrawiam, cześć.